o to chodzi w tym kanale. Ja po prostu przekazuję wam taki lajtowy przekaz. Na to moje pole to jak znalazł, nie? Siema, siema. Jadę właśnie do Piotra zobaczyć kłada. Jakiś kład podobno tam u niego stoi. Może na sprzedaż, może będzie dla mnie, zobaczymy. Podobno jest jakiś taki rozebrany. Zaraz to zobaczymy. I chciałem wam powiedzieć, że to, że zarażanie motocyklami, o co chodzi? To nie chodzi o to, żeby co, zarażony motocyklem. Co to jest za osoba zarażona motocyklem? No, według mnie to jest taka osoba, która ma lub nie ma, dopiero będzie miała motocykl. Staje się po prostu lepszym człowiekiem, ma swoją pasję, ma marzenie. No, jest zupełnie co innego, no po prostu. No. Tak jak kiedyś wspomniałem, że motocyklista to nie jest tylko ten, który posiada motocykl. To jest takie jakieś, nie wiem, no, stan umysłu zupełnie inny niż... Jak ktoś nie spróbuje, to nie będzie wiedział. To jest w ogóle co innego. Jest pies. Ten to mnie lubi. O. Siemasz. Mieliśmy kamery. Dobrze, już grzeczny jesteś, no. Nie skacz, nie skacz, nie skacz. Nie, Eddie, nie. Eddie, nie. Dobry. Ale masz kłada fajnego. Słuchaj, on na sprzedaż jest? Nie wiem. Zapytasz? Mogę się zapytać. Ale to jest jakaś przeprawówka, nie? No, to co, to jest w szarych butach, nie? Kawasaki. No, no, a to z tym, co masz sztywną oś. Tak robisz, z tym jest sztywna oś. Siema. Coś tu ściśnieniem oleju. Aha. I co, zmądrzałeś już, czy jeszcze nie? Gdzie tam, kurde? Jeszcze nie mądrzejesz? Chyba nikt nie zmądrzeje. Nie, one nigdy, nie. Wiesz, to dopiero jak tam po trzech latach, wiesz? Tak? No. Ja słyszałem, że do roku, to będą to jest... Nie, trzy lata. To całe życie będzie, kurwa, gubi. Trzy lata. Labradory to samo, też trzy lata. Edi, nie wolno. Przyjść teściu przyjechał ostatnio i mój rakier prysował na drzwiach. Chcę przyjrzeć łapką, se machną. Edi, chodź tu! Chodź tu! Edi, chodź, bo tam lakier jest dobry u mnie. Nie wolno. No, poczę sobie łapą, sobie machnął i ciut. Już. Do domu. Chodź. Ale wiesz co, ja ci powiem, nawet taką przeprawówę też bym mógł mieć. No, kurde, chora wie, jak to się sprawuje. No to mówię, tu jeszcze na ośka z tym, nie? Tak. Dołączany napęd, bo nie ma dołączane. Do przodu, z przodu dołączany napęd. Z ciśnieniem oleju po domu awariuje. Co to może być? No nie, najpierw pierwsze co to trzeba sprawdzić, ciśnienie oleju. I zobaczył, bo tu już coś sobie grzebał. Pompę wymieniał. No wiecie, że to nie jest na sprzedaż, nie, ja się go zapytam. Dobra. A to jest jaka pojemność? To jest 300, mówisz chyba 360? O. Coś takiego? No. Te kamy to są fajne, ale te piesiątki, te pałki. Aha. To takie wielkie. A to stary jakiś jest, nie? No, to jest 2002-2003 coś takiego. To jak będziesz miał go na tapecie i rozbierzesz, to mi zadzwonisz i powiesz, nie? Co tam z nim jest. No, pierwsze co to mu zbierze, bo wiesz, to może po prostu czujnik szwankować. I mu się zapala kontrolka. A. Wymienił pompę, a dla mnie pompa jest dobra. Tak? No, nie, no to pewnie, że... Wymienił pompę tylko dlatego, że ona że tutaj niby mówi, że taka... Ale tutaj to nie wiem, pompa tu jak się zaciera na tych powierzchniach. A tutaj nie ma tragedii. Ja tak zatarłem w kładzie, jak fikołka zrobiłem. Jak wydachowałem, to tak zatarłem pompę. Aha. Bo wydachowałem i mi się gaz spinował. O kurde. I jak na sucho pociągła, to... Edi! Osłon nie masz od tego? Nie, tak, tak przywiózł. Aha.
Przywiózł czy na kołach przyjechał? Przywiózł. Aha. Przywiózł, bo to busek się rozbierał. No. To jest problem. Powiem ci, że zapytaj. Ile by chciał i... Ciekawe, ile to poleci, co? Na godzinę? No, za szybko nie. Nie? Tak na spokojnie to ile? Nie wiem, czy to jest tam 6-7 dyszy, to nie pójdzie. Aha, 6-7 dyszy. Może trochę szybciej pójdzie. Ale bo te takie te duże, to tam stówkę idą, nie? Ale one to bardziej mają w terenie się zachowywać. Mhm. O! To jest który? To jest ten Simpson? No, to jest ta Honda. Aha, Honda. No. O, przepraszam. No. Honda. Była składana po pijoku, z tego co słyszałem. Aha, niemożliwe. Tłok był odwrotnie w ogóle założony. Pierwszego pierścienia nie było. Coś ty, tłok odwrotnie założony? No, to Sulik nie on zawsze ma, zawsze w tych ma. Aha. Ma znak, znaki mają, nie? Czy albo strzałeczkę, albo ten jakiś napis. Ale on tu pordzewiały z przodu jest, ty. No. Ale chyba go doprowadzisz do stanu, co? Znaczy, no, chcę tylko, żeby go odpalić, żeby chodził. Aha. Odpalić, to zobaczyć, co chodziło, jak chodziło. On ma tam smarowniczkę, co ta smarowniczka w ogóle daje. Te smarowniczki, to nie wiem, jak on się podoba, ale mhm. Pasek się najrzy i tyle. Pojeździ. Bo dla córki to kupił. No, jestem ciekawy, czy to odpalisz go. Ale kurczę, to niemożliwe, żeby odwrotnie założyć. Wszystko jest możliwe. I bez pierścienia? Znaczy, by było jedna czwarta chyba pierścienia. Gdzieś to nazywałem. O, jeden był cały, nie? A drugiego było tyle. Może trochę na siłę to wkładał? Może nie wiedział, że to trzeba... O, tyle było pierwszego pierścienia. O kurde, no to faktycznie. No, reszty nie znalazłem. No to jak to mogło? Gdzie to mogło spać? To raczej chyba założył tak, jak jest. Zakładał, pewnie nie włożył, ładnie na siłę, nie? A ja zawsze ściągam, nie? To zawsze szmatkę wrzucę, że jak ściągam sobie tłoczek, nie? Że jak coś wyleci, żeby do silnika nie wpadało, nie? Mm-hmm. A powiedz, a co z KTM-em? Czekamy. Jak mówię, części, nie ma jeszcze części. Jak części z KTM-a, to jest 3 tygodnie może potrwać nawet. A nie chciałby go na części sprzedać? Nie, no chyba chcę to zrobić. Aha, będzie jeździł? Już teraz jeszcze to załaduje. No, trochę załaduje. No. Ja bym się wściekł, jakby tak mimo to tych stało. Ja bym ale, nie wytrzymał. Ale widzisz, no mówię, KTM do klamoty... A co tu masz na topecie? A, to masz tą Suzuki. No, to jest przygiełko, olej. Ten Bandit, tak? No. Wczoraj te klocki z tym wymieniałem. I patrz, jak to ładnie wygląda, jak tak kurczę jest, nie? O. Nie, naprawdę ładnie wygląda. Żeby klocki wymienić, musiałem rozbierać zacisk, bo prowadniczka w ogóle nie chciała jedno wyjść. Patrz, jaki dominatorek założony, nie? Jak chodzi ten dominator, powiedz? W tej chwili nie ma. No. Jest przelot. No. Ale fajnie też chodzi. Też podobnie jak Honda, nie? To 4 gary, nie? Tak. No. One wszystkie podobnie chodzą. No bo to chyba jest świeży zakup.
bo to kupili tak na koniec sezonu. Patrz, oryginał klamki. Ja nie mogę. Z napisem tylko. Tylko z napisem? To już napisy się bawią? Na AliExpress znajdziesz wszystko. Na AliExpress. A ten już zrobiony? Tak, tam kaźniczki porobię. Kajenik był, to trzeba było... To jest F2. No. A ty mówiłeś F4. Nie, F2. F2 mówiłeś? Mówię, stara F2. Aha. Stara, no F2, no. To to jest wiekowe. No dobra. To lecę, zapytaj o tego kłada. No. Na to moje pole to jak znalazł, nie? No co, no bym tam orał to sobie, nie? A ty chyba lubi raptorkę jakiegoś. Nie, za drogie, nie chcę tam mi się wydawać pieniędzy na to. Albo YFZ taką 450 euro. Nie, no to chciałbym, ale to co kosztuje, tam 15 tysięcy trzeba, no, dać, albo 20. I to jest 15, to w takim pewnie średnim stanie. No, no. Nie, nie. Nie, ja tam nakłady to nie jestem. No, ale jakiegoś tam złomka to bym wziął. Przygarnąłbym jakiegoś złomka. Tam u mnie to są takie fajne te doły, góry. Motocyklem tam nie przejadę, a tym to na pewno przejadę, że go zostawię. Wezmę potem ciągnik i go z tego będziemy wyciągać. Nie wiem, ile to może być warte. No też nie wiem. Zobaczymy. Dobra. Bo bardziej naprawiam niż już. Interesuje się co nami. No, ale zapytaj dla mnie. Dobra, to nara, ja spadam, jak będę miał koło, to przyjadę, bo na razie nie mam, nie? Typowo wziąłem jakąś taką enduro cross, nie? Tam coś takiego. Bo naprzód też masz? Nie, tył, tył. A przód? Nie, nie brałem. Jeszcze nic nie mówiłeś, tylko mówisz, że tył. A to też będę miał. Dobra, dobra. Dobra, nara. Honda F4. F2, przepraszam. 94 rok.
której wracasz? Do 13 mamy tam być do tego gościa. Nie, tam około 100 km mamy, to trzeba obejrzeć to, trzeba przejechać. No to podą, to najwyżej później przyjechać, tak? No. Albo jutro. No bo później, albo jutro to jak tak pasuje. Okej. No dobra, Piotr, to spadam. Nara, trzymaj się. Na razie. Moto garaż. A ja wam dokończę odnośnie tego mieć tą pasję, być zarażonym motocyklem, że człowiek zarażony właśnie motocyklami, jak gdyby jego stan umysłu wchodzi w inną przestrzeń. Dlatego jest zawsze bardzo zadowolony ze wszystkiego, szczęśliwy, mimo że coś mu nie wychodzi. No po prostu, no wszystko bierze na miękko, jak to o to chodzi w tym kanale. Ja po prostu przekazuję wam taki lightowy przekaz, żebyście po prostu byli inni, oglądając mój kanał, żebyście się stali ludźmi wartościowymi, zadowolonymi z życia. Nie macie się przejmować jakimiś tam pierdołami, to wszystko to są w życiu jakieś problemy, to są pierdoły. Głowa do góry, wyprostowany, iść przed siebie, nie rozglądać się na boki. Dbać o siebie, o swoje umiejętności, starać się jak najwięcej na tym sprzęcie swoim, lub ewentualnie nie macie sprzętu, będziecie go wkrótce mieli. Po to jest też ten kanał, że jeżeli na przykład nie macie motocykla, pragniecie tego, chcecie, jesteście zarażeni już przeze mnie czy przez kogoś tymi motocyklami, nie załamywać się. No co, no nie mam, ale będę miał. Mam takie marzenie, taką pasję wewnętrzną i w tym kierunku cały czas iść, myśleć o tym i spoko. No co, no nie mam na taki sprzęt, jaki potrzeba, mam inny, ale mam go, tak? Trzeba się cieszyć z tego, co jest. Nie ma co tutaj się, kurczę, cofać ani to, ani tamto. Po prostu trzeba być sobą. A każdy, kto się zarazi motocyklami, to po prostu ma to coś w sobie. Ma to coś, no po prostu, no to jest, no inny człowiek już, no. Mimo to, że nie ma tego motocykla. I pamiętajcie, głowa do góry, nie patrzeć na boki, patrzeć przed siebie. Tak jak jazda na motocyklu. Patrzysz tam, gdzie chcesz iść. Nara, trzymajcie się, hejos.